Frozen Stock Country. Jedziemy sobie tuk-tukiem. To jest nasz kierowca. Z tyłu Piotrek. Bazowy na Stock Country. Gdzie się tam? Nawet go nie widać. Zrobiło się tak, że zostałem tu kurde sam. Musiałem pokonać dzisiaj tylko 1600 metrów podejścia, ale i zejść po prostu po Piotra, który okazało się, że był chory. Także mam prawie 2 km kurde w nogach. Przed chwilą przyszedłem, jest 17, ileś prawie 18. A o pierwszej nocy startujemy, już na nie stopuję. Zobaczymy, jak to będzie. Poznałem bardzo fajnych Czechów. Tutaj mieszkają, tu jest właśnie mój namiocik ten niebieski. Oni mieszkają obok. Na razie jestem bardzo zmęczony. Miejmy nadzieję, że się zregeneruję. Wysokość 4800 metrów przeszła. Mniej więcej Mont Blanc. Próbujemy wejść na szczyt. Weszliśmy o 1:15. Teraz jest 4:53. Idę z dwoma przyjaciółmi. Czesi. A tam się idzie na szczyt. We'll be right back.
kamień, który tutaj zdobyłem sam. Niestety wszystkie trzy osoby, z którymi tutaj byłem, są chore. Ale poznałem bardzo fajnych czeskich przyjaciół, którzy właśnie teraz mnie nagrywają. Jestem na Sto Kangri. Bardzo fajne widoki są. Kosztowało mnie to kupę wysiłku tutaj wejść. Niesamowite to było. Wczoraj chyba z 1800 metrów podejścia. Dzisiaj nie wiem ile, ale po prostu 6200 prawie że. Ten szczyt ma. Ostatnie 50 metrów szliśmy po 10 kroków. Dosłownie. Tam, w tamtym właśnie rejonie, gdzie jest K2, a tutaj na dole Stok. Jest przepiękne. Coś niesamowitego. Odkryłem fajny punkt widokowy, schodząc ze Stok Kangri. Tu jest dolina, którą się wchodzi. Z drugiej strony właśnie jest stok i kawałek lechu. Tutaj na dole to jest obóz bazowy Stok Kangri. To wbrew pozorom nie jest Stok Kangri. To jest Stok Kangri. Wchodzi się za moreną z lewej strony. Jesteśmy w środku jadłodajni. Właśnie szykują jedzenie. Tak to wygląda. I teraz nagły zwrot akcji. Tada! Kto tu jest w ogóle? Tego się w ogóle nikt nie spodziewał oprócz Michałów. Idą w nocy, w ogóle miejmy nadzieję, że dojdą. Chciałem powiedzieć, że mam więcej zakwasów niż miałem w całym życiu, ale idę. Walu, to ty chcesz powiedzieć? Walu tylko minę robi. Życie w obozie na 5000 wygląda tak. Tam gdzieś jest namiot Michałów. To jest jadłodalnia. Super. Polega na Stok Kangri. Przy
przyszedł kolega. Chyba idzie jakaś pielgrzymka. Pielgrzymka z bliska.